Numer 1 w Polsce. Sekretny sposób, żeby poderwać Patrycję. Puścić jej zabrać ją na koncert The Calling i wziąć ją na parkiet i zatańczyć. Słuchajcie, co tu się dzisiaj w studiu dzieje? Naprawdę ona wszyscy tańczą. Michał Hańczak śpiewa, ja siedzę. Bo to dobre piosenki. O, włącz no mikrofon właśnie. Michałowi, on chciał coś powiedzieć, bo co? Nie, no to są dobre piosenki po prostu. Jeszcze lepsze to będą za chwilę, bo będzie i Katy Perry i Remedy, a my tymczasem na chwilę przenosimy się Katy za wielką Perry wodę. Z koszyka. Tam jak wiadomo shutdown w USA nastąpił. Nigdzie się nie można dostać, Yellowstone zamknięte, niedźwiedzie muzea musiały opuścić też. Yellowstone w ciągu 48 godzin, statua wolności pusta w środku, kompletnie. No i w związku z tym w amerykańskim kongresie nie może się odbyć uroczysty pokaz filmu Wałęsa, Człowiek z nadziei, wyobrażasz sobie, no? Tak, i centrum jest to zamknięte. Nie jest mają szansa, wiz do że środka, kongresmeni, żeby wejść. Żeby zobaczyli ten film, będą skakać przez ogrodzenie, tak jak to kiedyś robił Lech, prawda? Codziennie niskie sceny. Czyste drogi. To akcja, oficjalny kryptonim akcji policji. Akcja policyjna wymierzona w prostytutki, w tak zwane dary lasu, dziewczęta, które stoją przy lasach. I nie sprzedają jagód, jak tylko coś zupełnie jadę, innego. To macha, moja żona mówi, dlaczego ty machasz? Bo je znam. Znasz wszystkie. Ją? No nie, macham, po prostu milam czas dziewczynom, bo one tam stoją i marzną, a słuchajcie, latem goręceją. Ale na czym polega ta akcja? Bo to jest ciekawe. Otóż policjanci mają tak. za zadanie ustawić swój radiowóz w miejsce, gdzie zwykle tak. stoją prostytutki i mają tam po prostu stać w pobliżu i odstraszać i klientów. Odstraszać. Ale zaraz co, grozić pałeczką, czy albo no co palcem? Nie podjeżdżaj. Albo, no, no, bo no. ci zmierzę prędkość. No. Prędkość dochodzenia. Bo no. Na przykład, tak. No, znaczy, albo co dochod- jeszcze? Zawody są w dochodzie, że szybkość prędkości. Do jazdy. W tym sensie, tak, przepraszam. Do dobrze. Pani. No i co? No i co? Czyli Szymon i Iga. Szymon i Iga. W Radiu SK.